Kadeci siatkarskiej tęczy nie zwalniają tempa. W minioną sobotę na własnym parkiecie zdeklasowali rywali z Międzyrzecza, wygrywając 3-0. Jak podkreśla trener Maciej Uderian, jedynie na początku spotkania nasi siatkarze mieli pewne trudności. Jedynie początek pierwszego seta był wyrównany, a później już odeszliśmy i sety kończyły się do 13-10, także to jest łatwe zwycięstwo. Dzięki temu cennemu zwycięstwu w ligowej tabeli kadeci tęczy awansowali na drugie miejsce i znacznie przybliżyli się do upragnionego awansu do ćwierćfinału turnieju ogólnopolskiego jako jedna z trzech najlepszych drużyn w regionie. Przed nimi jednak jeszcze dwie kolejki spotkań. I nie możemy stracić ani jednego seta, jeżeli chcemy myśleć o wejściu do ćwierćfinału. Sami zawodnicy zapowiadają, że do ostatnich spotkań rundy zasadniczej podejdą bez kompleksów. Z Żaganiem to będzie łatwy mecz po tym, co pokazaliśmy u siebie, ale z Nową Solą trzeba będzie trochę powalczyć, bo to jest trudniejszy przeciwnik od Żagania. W zupełnie odmiennych nastrojach byli po weekendowej serii spotkań juniorzy siatkarskiej tęczy, tym bardziej, że zwycięstwo było na wyciągnięcie ręki. Ostatecznie nasi siatkarze przegrali po tiebreaku z MKST Astrą Nowa Sól i po ostatniej kolejce plasują się na ostatnim miejscu w tabeli.